Mamy 8 dzień kwietnia, zbliża się godzina 16, a to oznacza, że już za chwilę internetowy klub piłkarski Olimpia Poznań w ramach 16 kolejki spotkań w B-klasie podejmie przed własną publicznością ekipę Lechity Kłecko. Drużyna Olimpii Poznań zagra w składzie. W bramce z 12 fenomenalny Kamil Lesiński. Na prawej obronie z 23 numerem Konrad Zandrowicz, który w poprzednim spotkaniu grał nieco wyżej w linii pomocy. Środek obrony to doświadczony Magdziński z numerem 99. Numer 5 Owczarczak, również środkowa obrona. Lewa strona boiska na obronie to 6 numer Kwaśnik Tomasz. W środku zagra kapitan zespołu Sebastian Walkowiak. Partnerował mu będzie w środkowej strefie boiska Mateusz Pikul. Marcin Daniel zagra na prawej stronie pomocy i Błażej Budasz zagra na lewej stronie pomocy. Atakować będą niezmiennie Urbaniak i kapitalny Antczak, który niedawno pojawił się w nowym zespole i przedstawił się w najlepszy możliwy sposób wszystkim tutaj kibicom internetowego klubu piłkarskiego, zdobywając 2 bramki w 2 meczach. Rezerwowi drużyny internetowego klubu piłkarskiego Olimpia to doświadczony bramkarz Tomasz Haze, Filip Paszkiewicz, Krystian Biskupski, Rafał Szymczak, Maciej Kaniasty i Maciej Sadłowski. A my wiadomo, no trener też, co od niego oczekujemy, działa też impulsywnie. Na moment mamy rzut drożny i będzie bramka dla drużyny Lechity Kłecko. Troszeczkę się tu zagadaliśmy, przepraszamy Państwa. Bramka dla drużyny z Kłecka, no na początku tego spotkania. No teraz ciężki orzech do zgryzienia będzie miała drużyna IKP Olimpii. Stały fragment gry, bardzo wysoki zawodnik tam doszedł do piłki, nie zauważyłem który numer. I mamy 1-0. No Sebastian już jest zdecydowany, jeszcze tutaj z wiatrem grają teraz zawodnicy Olimpii. Także piłka na bidziarze na pewno większej prędkości. Wystarczy trafić w bramkę, zdawałoby się myśleć. No zobaczymy, jak rozwiąże ten stały fragment gry kapitan zespołu Olimpii. Pamiętam w jednym z meczy sparingowych, już nie pamiętam przeciwko komu, ale z lewej strony boiska na tą samą bramkę kapitalnie wykonał rzut wolny w samo okienko. No liczymy na to, że... Chyba to było z Awią. Tak, z Awią Kamionki, dokładnie tak. 2-2, fantastycznie tam zaczęli to spotkanie. 2-0 prowadziła drużyna Olimpii. Przypomnijmy, że Awia jest wyżej notowanym przeciwnikiem, gra w wyższej lidze. No i niestety udało im się doprowadzić do remisu w tym spotkaniu, ale było to tylko spotkanie kontrolne, więc nie ma co tutaj rozpamiętywać tego wyniku. Ja mówię, że będzie szał tam, gdzie stoi jest bramka. Sygnał, Walkowiak i... Kapitalna bramka! Brawo, Sebastian Walkowiak! Tak jest. No, jak mówiłem, przystało na kapitana, tam, gdzie stoi, tak tam, jest. Gdzie stoi, tak jak jest. Przystało na kapitana, no fenomenalnie uderzył tą piłkę Sebastian. No, kto jak nie kapitan ma brać na siebie tak ciężar wyrównania w takim spotkaniu. No, 6. miejsce ex aequo mają Sebastian Jastrzębski i Sebastian Walkowiak, kapitan zespołu, po 6 bramek. Także wspomniałem już też wcześniej, że najlepszy strzelec drużyny przyjezdnych dzisiaj Kacper Serwatka ma tyle samo bramek, co 5. i 6. w drużynie. Drużynie Olimpii, ale teraz szansa i gol! Kapitalnie! Kolejna akcja Budasza, który wspominaliśmy o tym przed momentem. Na lewym skrzydle potrafi się świetnie znaleźć. Kolejna piłka wzdłuż bramki i tym razem Antczak wyciągnął odpowiednie wnioski, zamknął tą akcję i kapitalnie tak, umieścił piłkę pod poprzeczką. Świetna akcja Budasza, tutaj wygrał pojedynek biegowy, wszedł między przed przeciwnika Lechity Kłecko, dograł wzdłuż bramki. Tam akcję wykończył Antczak pewnym uderzeniem pod wszystkie bramki Lechity Kłecko. Także jest 2-1. Mówię, no, jestem pełen podziwu, że mówię, no, mają jednego zawodnika mniej. Brawo, brawo, brawo. Tak, ale jednego świetny odbiór. Będzie szansa, brawo. Teraz nie ma spalonego. W końcu sędzia nie uniósł chorągiewki. Antczak, świetne podanie i mamy Daniela. Kapitalna akcja w wykonaniu drużyny Olimpii. Cudowna bramka. Tak, udana pułapka offside'owa. Dokładnie tak. Sędzia Kłecka, w końcu nie podniósł chorągiewki, jak w 15 innych sytuacjach. Świetne podanie z środka pola. No i Daniel, o którym mówiliśmy, że jest niewidoczny, może no, postanowił zaakcentować teraz tutaj swoją obecność na boisku i zdobywa 26. bramkę w tych rozgrywkach. Niestety nie udało się zamienić tej sytuacji na bramkę, a była kapitalna szansa na to, żeby zakończyć ten mecz wynikiem 4-1 i w ten sposób kończymy ten mecz. Sędzia Maciej Pelka z Poznania kończy te zawody. Wygrywamy to spotkanie bardzo pewnie.